Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Jinkies i to jest coś, o co żeście prosili w komentarzach. Czy zagram w Rise of the Tomb Raider? No to gramy, gramy moi drodzy, gramy. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w Tomb Raidera, w jakiegokolwiek, no bardzo, bardzo dawno chyba temu. Jeszcze wtedy, jak ta Lara wyglądała bardzo pikselowo i bardzo kwadratowo. A teraz, jak ona wygląda, zaraz zobaczymy, bo... powiem wam, że troszeczkę tutaj chyba z pierwsze jedną czy dwie misje przeszedłem i później przestałem grać, bo uważam, że jest to warte do nagrania, bardzo mi to wciąga i bardzo jest to fajna gra. Ale cóż ja bym chciał w tej grze? W tej grze chciałbym, żebyśmy liczyli moje dedy. Moje dedy, bo tych dedów będzie olbrzymia ilość. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że... refleksy, naciskanie w odpowiednim momencie klawiszy i inne rzeczy, to nie idzie w parze ze mną. W związku z tym mam do was ogromną prośbę, abyśmy tutaj wspólnie razem liczyli dedy Jinkiesa w Raiderze. Jaki poziom trudności? Poszukiwać przygód? No nie, no. Może nie do końca, wiecie. Bo to by było za proste, byście się ze mnie śmieli totalnie. Tomb Raider to taki zrównoważony poziom trudności, weteran, walka stanowi większe wyzwanie. Wystaw swoje umiejętności przetrwania na próbę, to twardziel. Uważam, że Tomb Raider na samym początek będzie dla mnie dobry, może kiedyś tam później zwiększymy ten poziom trudności w górę, żebyśmy tutaj mogli osiągnąć, znaczy pokazać swój jakiś tam kill? Zobaczymy. Dobra, moi drodzy, zaczynamy pierwszy odcinek z gry Rise of the Tomb Raider. Zaczynamy. Start. Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania? Zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Lara wygląda świetnie. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Ta mimika twarzy też niezła. Jeszcze trochę. Zaczekaj na widok, Laro. Złap moją rękę. Dzięki. Ale widoki niesamowite. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. I co? Pierwsze kroki? Szlak prowadzi na górę. Wejdź na szczyt góry. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra. Dobra, idziemy. Możemy trochę zwolnić? Ten wiatr jest obłędny. Nie możemy się zatrzymywać. Hej, nawet jeśli nic tam nie znajdziemy... Świetnie to wygląda. Pamiętaj, że twój tata byłby z ciebie dumny. Wiem. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. Świetnie wygląda to, jak ten śnieg się rozsuwa podczas chodzenia. Wow. O, niech to! Wszystko w porządku? Straciłam równowagę. Nic mi nie jest. Traciłam równowagę, ale nic mi nie jest. O! O kurde, zdążyłem.
Mało brakowało. No nieźle. Laro! Wszystko w porządku? Johna! Tutaj jestem! Ale bym się spierdzielił. Trzymaj klawisz i wciśnij spację, skacz bokiem przez przerwę. Dobra. Łap się. O kurde. To zbyt niebezpieczne. Dam radę wspiąć się na górę. Lecimy. Jesteś pewna? Zostań tam. Teraz do góry musimy wejść, skok. Ciekawe, jak oni tak skaczą do góry, zobaczcie. Hop. No jestem, wlazłem. Ściany do wspinaczki. Po stromych ścianach ze skały i lodu można się wspinać. Wygląda, jakbyśmy potem mogli chodzić. Mocowanie czekana. Idziemy. A. Dalej. Tędy i do góry. I co dalej? Tam jest coś. Nieźle. Muszę przeskoczyć! Tak, w porządku. Chwyć mnie za rękę. Musisz się. Hop. Łapał ją. Niech cię, Laro. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. No to idźmy. Ciekawe, dokąd doprowadzi nas ta pierwsza droga tutaj. 50 punktów doświadczenia, sytuacja wejść. No tak dziwnie chodzi, nie? Zobaczcie, ma tą kurtkę, zaraz się tak obejmuje. Jakby jej strasznie było zimno, znaczy już teraz nie widać, ale... Wcześniej nie było widać. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zażyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi. Nie no, ekstra to wygląda. Że widział w tych górach ruiny. Co jest? Gdybym miał do ukrycia zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowiu. Mam nadzieję, że ludzie z Trójcy nas nie Wow. Wiatr. O, właśnie o tym mówiłem. Łapała się przed chwilą, tak obejmowała, jakby jej strasznie było zimno, a teraz to już idzie. Coraz bliżej. Mamy nie więcej niż 2 godziny. No dobra, to chodź. Wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Nie tędy, no, gdzie ty idziesz? Wziąłem, że zrobi parę kroków i spadnie. Po co ona zdejmowała ten kaptur? Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Johna. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Szczegółowość nawet oddechu, zobaczcie, czyli... Parą wodną oddychamy, jest strasznie zimno i to widać, to jest fajne. Trzymaj się blisko ściany. Dobra. Stabilnie blisko ściany. Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra, jesteś gotowy? Mam skoczyć. Hop. Idziemy w górę. Nie, to trzeba chyba mieć siły, żeby takie wspinać po takim, wow, lodzie i w takich warunkach przede wszystkim. Trzymajcie się mnie! O, coś leci! Wow, 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 wow! O mały włos! Łapcie tego. Łaś. Możesz tam wejść? Tak. Dobra, idziemy. Dalej. Dobra. I dalej. Tam chyba. Ojej, oj, oj. Niedobrze. Niech. Szybne mocniej do ścian. Dasz radę przeskoczyć? Dam radę! Aha, no to zobaczymy. Łap się! Łap się! Chyba nie dam rady przeskoczyć! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra! No dobra, wyjdźmy. Wow, 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 tu jest niebezpiecznie, strasznie.
Jeszcze trochę, Lara. Dasz radę. Dam radę. Już tu będzie... No wejdź tam. No co, nas czeka się przygląda? No właśnie. No świetnie. Pierwszy dead? Dead number one. Dobra, próbujemy. Jest. Teraz się udało. Łap. Uwozimy. Jak można do góry wyskoczyć? Jestem ciekawy, czy to jest w ogóle realne w życiu. Czekajcie, wchodzimy na górę. Yo! Udało się! Widzę ruiny! Jakie miasto. No wejdź tam! No po co się zastanawiasz? Lara! No to fajnie. Przerzuć. A jakieś tam znalazłem? Raz. Dwa. No dalej, Lara. Dobra, teraz. I... trzy. A! Nie puściło. Nie! Raz. Dobra, czekaj, wytrzymaj! Proszę cię, stary! Jest! Właśnie teraz, szybkość! Dobra, jesteśmy. Zawiązuj linę. Ojej! Lawina. O, no to teraz się będzie zaczynało. Udało się przeskoczyć, drugie. Dawaj, dziewczyno, dawaj. Oj, co tu jest grane? Wyjdziemy, skok. Dobra. Co? O! Łap się! To jest grane! Hamuj! Fuck! Uciekamy stąd! Ło! Zdążyliśmy. No dobra. Przeskoczyła. Nie! Dobrze. Dwa, zero. Nie wiem, gdzie tam miałem skoczyć. Może za szybko to robię po prostu. Dobra, biegniemy. Uczymy, dobrze. Serwuj rzeczy. Tu. Łap. O, jest. Do góry. Co jest? Gdzie jestem? Po co tyle biegłem, żeby tam skoczyć, żeby mnie zrzuciło? Nie, to jest niepotrzebne. Dwa tygodnie wcześniej. Jesteśmy. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi, obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to...
trójca. Pradawna, bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Trójca, czy wam ktoś tak nie przypomina tutaj troszeczkę z religii, chrześcijaństwa? Tam też mamy odwołanie do Trójcy. Tak tutaj odwołanie do Trójcy? No nie wiem. Włączony telefon był. Już wchodzi. Czekam w łapę, a on zaliczy zaraz. Lara! To ja! Wow. Anna! O mój Boże! Przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowcy znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był... chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia. Zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Nieśmiertelna dusza. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anno, on się nie mylił. Anna. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie cię to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka Anno. Tak, zobaczcie sobie, ile ta córka jest w stanie zrobić dla własnego ojca, żeby nie był panem wariatem, że jego teorie miały rację. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Ten związek pomiędzy córką kanionie przed nami, a ojcem jest naprawdę tutaj super. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Wolny śmigłowce. Coś tu nie gra. To tylko lokalna milicja. Lokalna milicja i to nie złym śmigłowcem. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skur... Babcia, kloń. Co? Nie było mowy o strzelaniu. Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Wow. No, nie żyje. Widzicie, czym się kończy pazerność? No, pazerność czym się skończyła w tym przypadku? I na niewiele mu się te pieniążki przydały, które otrzymało tamtych gości, nie? No łap się! Ła. No nie! Coś
to miasto? To północno-zachodnia granica Syrii. Nie ma odwrotu. No wiem, co się teraz w tej Syrii dzieje. Kurde, co jest? Zaginiony grobowiec. Poszukaj ruin wśród chałtych. Jest słowo troszeczkę nie tak jest. Nie? Mogę pójść. Tata wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Łap się, dziewczyno, łap się! Jest jakieś wejście. Coś tu jest. Czyżbym trafiła we wejście? Mamy wejście. Wchodzimy do środka. Woda. Kółeczki, nie wiem, jakieś naczynia. Wybaczcie. Mają 1000 lat. Co najmniej. Wszystko się zgadza. Tutaj porozglądać dokładnie. O, tam jest jakieś wejście. Tam. Kolejne jakieś półki. To są takie naczynia, które tam w innych kulturach się właśnie składowały do grobów, żeby... Nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć. Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok. Prorok. To tutaj. Tata miał rację. Pobijana nieźle. Ale graficznie wygląda świetnie. Zaktualizowana mapa odkryto monolit. Za niego zaginiony grobowiec. Przeszukaj komnatę zdobioną freskami. Nie można przetłumaczyć. Ulep znajomość reki Lary do poziomu pierwszego, aby odblokować. Nie jestem w stanie tego odczytać. Jak się odblokowuje? Łącz instynkt. Aha, to podświetla rzeczy. Nice, dobra. Tutaj. W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym wzmianka. Freski, odczytuj napisy na ścianach, aby zwiększyć zdolności językowe. Prorok. To ma jak stuprocentowo, że wam powiem, nawiązanie do religii chrześcijańskiej. Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Zakon Trójcy. Chyba raczej nie do końca było prawdziwe, co ja mówiłem wcześniej. Coś się pokazuje. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Proszę. O, mamy monolit do odkrycia. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewieć. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Zaznaczę te miejsca. Tab, mapa. Cel głównego wątku.
Tu jesteśmy, tu mamy dojść. O, czekajcie, to jest, co to jest? Antyczne monety można zamienić na ulepszenia i wyposażenie. Może przeszukajmy jeszcze troszeczkę tej innej. Może, może gdzieś jeszcze coś wypadało. Nie, tutaj wracamy do wyjścia. Bez Q. Tam. Tak. Będziemy chodzić przy użyciu kontrola, wiecie? Wiecie o tym dobrze, że ja będę zwiedzał tutaj, także no, no nie liczę, że będę przebiegał przez to wszystko, bo chcę tutaj posprawdzać. Coś tutaj nie można zdobyć. O, możemy przetłumaczyć kolejną rzecz. Lud przez pustynię do oazy. 25 punktów znowu do tłumaczenia, ale dalszy, dalej mamy ten pierwszy level, no ale fajnie. Naciśnij E, aby reakcji. Wybiutki nie murek. Ukryte wejście. Tak słabo trochę ukryte powiem, no ale niech im będzie. Mówiłem z kontrolem, z kontrolem. Idziemy na zewnątrz. Wow! Zobaczcie to. To niesamowite. Lol. Szkoda, że tata tego nie widzi. Tam mamy dotrzeć, zobaczcie, pokazuje nam to. Pyta oaza, znajdź wejście do grobowca proroka. Oj, ej, wejdź. Powoli, powoli, dziewczyno. To się pewnie zabije, nie? Oj, lara, lara. Skocz na ścianę i naciśnij spację, by się wspierać. Idziemy dalej. Dobra. Do góry. Opa. Zrobić. A na górę tak widać, że gramy. O nie, już tu są. Muszę tam wejść. Idziemy po tej desce. Wow. Daj przejść. Aha. Co ja mam zrobić? Cześć, udało się. Ła, przeskoczyłem, dobra. Jest okej, okay. Jest okej, okay. Udało mi się. Wysoko. Ale muszę, hop. Dobrze. Teraz tutaj. Być, hop. Chwap się. Okej, okay. Musimy przeskoczyć. Drugą stronę, dobrze i udarliśmy. Zakon Trójcy ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Ukryta oaza, zakon Trójcy ścigał proroka. Było starcie. W górę. Jeszcze raz. Jakiś skorpion łaził. Patrzcie, miecze, naczynia. Przedostać. To musi być warte. Dlaczego ona tego nie zbiera w ogóle? Gdyby się przydało. Wow. Tam? Pójdę tam, moi drodzy, ale już w kolejnym odcinku. Także to był pierwszy odcinek z najnowszego Tomb Raidera. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę.
na chwilę obecną to tyle. Jeżeli chcecie skorzystać z zakupu tej Lary, to możecie wykorzystać link do sklepu G2A. No tak, założyłem sobie tam konto, żebyście mogli sobie kupować te gry troszeczkę taniej. Ja zresztą sam korzystam z tego G2A i naprawdę, jak niektórzy narzekają, ja nie narzekam na ten serwis. Do tej pory większość gier, wszystkie gry, które kupiłem poprzez platformę G2, nie było z nimi żadnego problemu, dostawałem dużo, wszystko działa. Także jeżeli chcecie taniej, to wykorzystajcie link, który macie pod filmem do platformy G2A. Na chwilę obecną to tyle, dzięki Twojemu serdeczne ją słodziutkie papa i do kolejnego razu, do kolejnego spotkania z Larą i Chingisem. Na razie, trzymajcie się, cześć, jołu.